Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj kontynuujemy sprawy podatkowe. Dzisiaj porozmawiamy o podatku VAT. Czy należy się go bać, czy nie? Czy warto być VAT-owcem? Czy może lepiej nie iść tą drogą, mieć święty spokój? Różne sprawy sobie omówimy w stosunku właśnie do przede wszystkim takiej firmy stolarskiej. Tak właśnie jak ktoś się zajmuje stolarstwem, czy mu się opłaca przejść na VAT, czy może jednak nie. Zapraszam do oglądania. I na początek powiedzmy sobie ostatecznie, jasno, podatek VAT w żaden sposób nie łączy się z podatkiem dochodowym. To są zupełnie dwa różne podatki. VAT a podatek dochodowy w ogóle się nie znają, nigdy się nie widzieli, nie mają o sobie żadnego pojęcia i łączenie jednego z drugim jest po prostu błędem najczęściej wynikającym z niewiedzy. Podatku VAT nie należy się bać z tego względu, że ogólnie tak jest w życiu, że boimy się tego, czego nie znamy. Podatek VAT jest ogólnie bardzo prosty. Oczywiście same przepisy są czasem zagmatwane, ale jak poznacie jego konstrukcję, to okaże się, że to naprawdę jest bardzo prosta sprawa i może on być waszym sprzymierzeńcą, ale też może być waszym wrogiem. Jak wszystko, tak jak mówię, należy po prostu zrozumieć i wtedy wszystko wyda się proste. Ja sam jestem płatnikiem VAT, posiadam również VAT europejski, więc wykorzystuję go w handlu międzynarodowym i nieraz słyszałem się z takimi opiniami, że po co przystąpiłem do podatku VAT, teraz będę musiał płacić jeszcze jeden podatek. Nie dość, że płacę podatek dochodowy, to teraz będę musiał płacić jeszcze dodatkowo podatek VAT. Otóż nie jest tak do końca, bo pomimo tego, że ja jestem płatnikiem VAT, ja podatku VAT tak naprawdę nie płacę i nigdy nie płaciłem i nigdy nie zapłacę podatku VAT. Ja tylko podatek VAT przekazuję. To jest taki podatek, który ja doliczam do swojej faktury, a ten podatek po prostu klient, czyli odbiorca moich usług, moich towarów płaci. I to, co ja dostanę od klienta, przekazuję do Urzędu Skarbowego. Ale czy zawsze tak wygląda? Czy są jakieś odliczenia? Pokażę wam to na przykładzie, bo właśnie ten przykład pokaże wam, jakie to jest tak naprawdę proste i jak można zrobić podatek VAT waszym sprzymierzeńcem. Jeśli zakładacie działalność gospodarczą, jest to wasza pierwsza działalność, jesteście tacy malutcy, każdy taki był na początku, to nie ma konieczności, że od razu musicie się zgłosić do podatku VAT. Możecie to zrobić w późniejszym czasie. Nie pamiętam w tym momencie, jakie są dokładne przepisy odnośnie tego, kto w danym momencie już musi przystąpić do podatku VAT, bo takie są. Z tego, co pamiętam, to jest od przekroczenia jakichś obrotów miesięcznych albo rocznych. Z tego, co pamiętam, to jest chyba 20 tysięcy liczone od początku roku, ale w moim przypadku to było naprawdę dawno i po prostu tego nie pamiętam, więc jeśli mówię w tym momencie bzdury, to sprostujcie to w komentarzach. Ale już przechodząc dalej. Nieważne, czy jesteście na podatku VAT, czy nie jesteście, czy w ogóle macie firmy, czy nie macie firmy, idziecie do sklepu, kupujecie dowolny przedmiot, czy to choćby nawet, nie wiem, sok, czy jakąś spożywkę, czy kupujecie samochód, czy klej, obojętne co, dostajecie fakturę. Faktura wygląda w ten sposób. O, tu jest akurat z Łutwana, kupiłem sobie klej. I mam tutaj wypisane, ile ten klej kosztuje. Oczywiście nieważne, czy jesteście na podatku VAT, czy na nim nie jesteście. Każdy jest traktowany tak samo. Każdy musi zapłacić kwotę brutto. Czyli to, co macie na fakturze, kwotę brutto. Każdy płaci kwotę brutto i to jest święte. W tym wypadku tutaj było 179 zł, ale w tabelce jest to rozpisane. Kwota netto 145, podatek VAT 33. I tak jak mówię, do tej pory nie ma to żadnego znaczenia, czy macie działalność, czy nie macie, czy jesteście na VAT-cie, czy nie. Każdy równo płaci całą pełną kwotę brutto, czyli to 179 zł. I co dalej? Przejdźmy do naszego przykładu. Powiedzmy, że już prowadzimy tą działalność gospodarczą i jesteśmy na VAT-cie. I wykonujemy usługę dla firmy, to jest akurat w tym momencie istotne, i robimy szafę na wymiar.
Szafa będzie zrobiona z płyty stolarskiej, takiej fornirowanej, dębowej i umówiliśmy się z naszym kontrahentem na kwotę 5000 plus 23% VAT. Wychodzi to 6150 zł. Umowa podpisana, klepnięte. Możemy przystąpić do prac. Musimy ponieść jakieś koszty. Nie da się tego, sami tego nie zrobimy. Musimy iść do sklepu, kupić różne rzeczy. Więc tak, musimy kupić samą płytę. Płyta kosztuje netto, VAT, brutto. Tutaj macie 1665 zł brutto. Musieliśmy ten klej kupić w Utwanie. Zapłaciliśmy 179 zł. Mamy leasing na samochód, tak? Bo sobie nie kupiliśmy jakiegoś starego szrota, tylko zaszaleliśmy, kupiliśmy jakiś mały samochód dostawczy. Płacimy leasing brutto 1123 zł. Musieliśmy dojechać do klienta i za stówkę kupiliśmy sobie paliwo, zapłaciliśmy 123 zł. I do tego jeszcze musieliśmy wykończyć całą powierzchnię tej szafy. Klient zamówił sobie ją wykonaną w wosku twardym. Za wosk zapłaciliśmy 246 zł. I to są kwoty, te brutto, które to jest święte, musimy zapłacić, dostajemy fakturę, musimy ją opłacić, tyle płacimy. Ale cała ta kwota brutto jest rozbijana na kwotę netto i kwotę VAT. Kwota netto plus VAT daje nam kwotę brutto. I teraz sumując wszystkie te koszta, które ponieśliśmy, mamy tak, że brutto, cały koszt, wszystkie koszta to były 3443 zł. I na tą kwotę składały się 2799 zł. To jest kwota netto i VAT 643 zł. Spok, to są nasze koszta. I tak, wykonaliśmy w tym momencie usługę. Klient jest bardzo zadowolony. Zapłacił nam pełną kwotę, czyli zapłacił nam 6150 zł, tyle ile wystawiliśmy na fakturze. I w tym momencie całą tą kwotę VAT, czyli tą kwotę, którą musieliśmy dodać do tej naszej ceny, która nas interesowała, bo my chcieliśmy za usługę 5000, ale musieliśmy dołożyć 23% VAT. I cały ten VAT jesteśmy zobowiązani do tego, żeby oddać do Urzędu Skarbowego. I tak jak mówiłem, wy nie płacicie tego podatku, bo ten podatek płaci wasz kontrahent. Wy tylko go przekazujecie w późniejszym czasie do Urzędu Skarbowego. Ale nie do końca, bo jeśli wy za ten czas poniesiecie koszta, mówię o rozliczeniu miesięcznym, to macie możliwość od tej kwoty VAT odjęcia tej kwoty VAT, która tutaj jest wysumowana z waszych kosztów. Więc zamiast oddać 1150 zł, to mamy 1150 zł minus 643, oddajemy do Urzędu Skarbowego tylko i wyłącznie 507 zł, a cały ten VAT, który zapłaciliście podczas kupowania tych towarów, to można powiedzieć, że to jest taki wasz cashback. I tutaj nie ma żadnej, nie wiem, kreatywnej księgowości, czy coś, nie wiem, tutaj nie zmieniać szemranego. Tak po prostu jest. Czyli w tym wypadku, jeśli prowadzicie działalność gospodarczą i rozliczacie podatek VAT, czyli się zgłosiliście do tego podatku VAT, macie możliwość odliczenia od tej kwoty brutto, przepraszam, od tego podatku, który musielibyście oddać do Urzędu Skarbowego, właśnie tej kwoty, która jest sumą całego podatku VAT z waszych kosztów. Więc to się po prostu opłaca. A co jeśli byście nie przystępowali do podatku VAT? Aha, jeszcze jedna sprawa, bo tutaj może się wydawać, że no dobra, no ale nasz klient musiał dodatkowo zapłacić 1150 zł i jak mu się to opłaca, prawda? Przecież to żaden interes, bo oprócz tego, że musiał zapłacić te wasze 5000, które wy chcieliście dostać, to on musi dopłacić jeszcze 1150 zł. I znowu sytuacja się powtarza. Tak naprawdę nasz kontrahent, pomimo że zapłaci, on tak naprawdę nic nie zapłaci, bo nie jest przedsiębiorcą.
I teraz, jeśli ja mu wystawię fakturę na 6150 zł, czyli 5000 i 1150 zł VAT, to ta faktura przejdzie do jego kosztów. I znowu, jeśli on w późniejszym czasie będzie wystawiał komuś fakturę na swoje usługi, to będzie miał możliwość odliczenia tego całego podatku VAT od tej kwoty, którą on wystawi fakturę. Czyli tak naprawdę on znowu tego, nie, my tego nie zapłacimy, nasz kontrahent, który jest firmą, też tego nie zapłaci. Podatek VAT płaci tylko i wyłącznie ostateczny odbiorca, czyli ostateczny konsument waszych usług. I to jest przykład, kiedy ja jestem płatnikiem podatku VAT. A co w momencie, jeśli nie byłbym na VAT-cie i chciałbym wykonać usługę dla przedsiębiorcy? Pierwsza sprawa, nie wystawię mu faktury na 6150 zł, tylko wystawię mu rachunek na 5000 zł. Czyli po prostu tego podatku nie ma. Ponieważ ja nie jestem płatnikiem VAT, to no tutaj wydaje się, że ta kwota jest niższa, tak? Że mój klient powinien być bardziej zadowolony, że zapłaci mniej, ale tak jak mówię, dla niego to nie robi żadnej różnicy. Mało tego, przedsiębiorca woli fakturę VAT. Jeśli ma do wyboru albo rachunek, albo fakturę VAT, raczej wybierze fakturę VAT. Ale co to zmienia dla was? W takiej sytuacji wy i tak musicie ponieść całe koszta, tak? Bo materiał się nie zmienia. To, że wy nie jesteście płatnikiem VAT, to nie znaczy, że możecie kupować towary w kwocie netto. Wy dalej musicie płacić kwotę brutto. Więc przechodząc tutaj do tego już dołu, do tego sumowania, ten VAT, który tu jest sumowany, czyli 643 zł, wy po prostu musicie to zapłacić w sklepie, kupując towary, i nigdy nie będziecie mogli mieć jakiejkolwiek rekompensaty, nikt wam tego VAT-u nie zapłaci. Więc wprost można powiedzieć, że na tej jednej transakcji jesteście w plecy 643 zł. Ale czy zawsze tak jest? Czy podatek VAT zawsze się opłaca? Nie do końca. W zależności co robicie. Pokazałem wam przykład, kiedy wy jesteście płatnikami VAT i wykonujecie usługę dla firmy. A co się zmienia, jeśli wykonujecie usługę dla osoby prywatnej, czyli dla przykładowego Jana Kowalskiego? Jeśli jesteście płatnikiem VAT i umawiacie się, że szafa ma kosztować 5000 zł, do tego jest doliczany 23% VAT, i więc cała kwota do zapłaty jest 6150 zł. I to załóżmy, że to jestem ja. A po drugiej stronie ulicy mieszka druga osoba, ona też wykonuje dokładnie tak, jest na tych samych narzędziach, tymi samymi materiałami, taką samą szafę dla tego samego Jana Kowalskiego, ale ta druga osoba nie jest płatnikiem podatku VAT. I ponieważ ona tego podatku na sam koniec nie będzie musiała oddać do Urzędu Skarbowego, przez to ona jest tańsza. Więc ta osoba wystawi tylko i wyłącznie rachunek na tą kwotę, czyli wystawi bez VAT rachunek na kwotę 5000 zł. I w takiej sytuacji dla odbiorcy końcowego, czyli dla konsumenta, bardziej opłaca się zdecydować na osobę, która prowadzi działalność gospodarczą i nie jest płatnikiem VAT, bo osoba taka prywatna w żaden sposób nie rozliczy sobie tego podatku VAT, a korzystając z usług firmy na VAT-cie będzie musiała dodatkowo zapłacić ten podatek VAT. Jeśli skorzysta się z firmy, która jest na przykład, choćby nie wiem, na przykład, która nie prowadzi działalności bez podatku VAT, no to będzie mogła zapłacić mniej, czyli 5000 zł. Więc jeśli wykonujemy usługi dla osób prywatnych, jesteśmy cenowo bardziej konkurencyjni. I tutaj rzeczywiście jest różnica, bo 23% no to prosto licząc, to jest prawie ćwierć kwoty, prawda? No, oczywiście to przybliżając, więc w takim wypadku
ma to znaczenie. No więc pewnie mnie zapytacie, to w takim razie, skoro się, no bo wiecie, jak wygląda życie. Czasem się wykonuje usługi dla osoby prywatnej, czasem dla firmy. Tutaj musicie sami sobie wyczuć, kto w głównej mierze będzie waszym odbiorcą. U mnie jest tak mniej więcej po połowie, ale szczerze wam powiem, ja za bardzo nie mam problemu z tym, żeby wytłumaczyć moim klientom, że należy zapłacić podatek VAT. I ja już wam tłumaczę, w jaki sposób to można bardzo łatwo opisać. Wyobraźcie sobie, że idziecie do sklepu, gdziekolwiek idziecie, idziecie kupić jakikolwiek towar, tam zawsze jest podatek VAT. Więc ja wychodzę z założenia, że mój towar w jakimś tam stopniu niczym się nie różni tym, co jakiś towar inny w sklepie u kogoś. Więc dlaczego klient, który idzie do sklepu, w ogóle nie ma żadnego, nie zastanawia się nad tym, że on musi zapłacić podatek VAT. Robi się to tak automatycznie, no po prostu płaci się kwotę brutto. To dlaczego tutaj ma być jakaś dyskusja, dlaczego trzeba zapłacić podatek VAT? To jest prosta sprawa. Jeśli chodzi o osoby prywatne i usługi, no to tutaj jest pewna ulga z tego względu, że czasem można, nie trzeba liczyć 23% VAT, tylko w pewnych konkretnych sytuacjach można naliczyć 8% VAT. Przez co klient tak naprawdę powinien być już dużo bardziej zadowolony, bo zamiast 23 zapłaci tylko 8% VAT. I teraz wam podam kilka przykładów, kiedy można zastosować obniżoną stawkę, czyli 8% VAT. Oczywiście stawek podatku VAT w Polsce jest dużo więcej niż tylko dwie, czyli, ale ja się skupię na temat na 8% i 23%, bo powiedzmy, że w naszej branży jest to najbardziej, dwa najbardziej popularne pułapy podatku. I kiedy można zastosować jeden, kiedy można zastosować drugi. Jeśli wykonujecie cokolwiek dla przedsiębiorcy, nieważne, czy to będzie coś malutkiego, czy schody, czy szafa, czy deska do krojenia, obojętne, zawsze dla przedsiębiorcy wystawiacie fakturę 23% VAT. A jak to jest z osobami prywatnymi? Tutaj sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana, jest więcej przepisów, trzeba się odrobinę to wdrożyć, ale jak już to zrozumiecie, poznacie, to nie będzie żadnego problemu. Podam wam taki najprostszy przykład, który najczęściej można po prostu pokazać. Jeśli na przykład wykonujecie jakąś zabudowę, jakiś mebel, który w późniejszym czasie będzie na trwale związany z tym miejscem, do którego jest ten mebel wykonany. Czyli jeśli na przykład robicie schody, jeśli robicie szafę do zabudowy, czyli jest jakaś wnęka i wy dokładnie w tą wnękę wpasowujecie szafę, ona jest na wymiar robiona. Tak samo jeśli robicie kuchnię na wymiar, to wtedy macie możliwość zastosowania 8% VAT, czyli obniżonej stawki VAT. Jeśli szafa jest robiona na wymiar, a jeśli na przykład jest wnęka, czyli ta sama wnęka, która ma 110 cm, a klient powie, proszę mi zrobić normalną szafę 80. No to w takiej sytuacji naliczacie 23% VAT. I właśnie jest dużo takich niuansów, niuansików, które trzeba poznać, trzeba się w to wdrożyć, żeby nie zrobić jakiegoś babola, źle naliczyć podatku VAT, bo później mogą być jakieś konsekwencje. Ale powiem wam, że w większości takie rzeczy są wyłapywane. I nie wiem, jakie są wasze doświadczenia z urzędami skarbowymi. Jeśli chodzi o ten mój, który jest w Krakowie, to ja naprawdę chylę czoła, bo pomimo tego, że czasem się zdarzają różnego rodzaju wtopy, to Urząd Skarbowy oczywiście najczęściej to bardzo szybko wyłapie. W pierwszej kolejności prawdopodobnie wyłapie to księgowa. Jeśli księgowa nie wyłapie, wyłapie to Urząd Skarbowy. W ogóle nie należy się tym przejmować z tego względu, że najczęściej wygląda to tak. Urząd Skarbowy dzwoni albo do was, albo do waszej księgowej i mówi, że
w tej fakturze no, został źle naliczony podatek VAT, że tutaj naliczyłeś, Michał, 8%, a powinieneś wyższy 23% i trzeba po prostu to skorygować. Nie ma problemu, koryguje się i wszyscy o wszystkim zapominają, nie ma żadnego problemu. Jakieś takie historie, że ktoś kogoś goni, gnębi, to no, tak to nie wygląda. Urzędy skarbowe naprawdę działają fajnie i ja się przynajmniej nigdy nie spotkałem z jakimiś konsekwencjami, pomimo tego, że różnego rodzaju wtopy się muszą zdarzyć, bo jeśli cokolwiek robicie, to co jakiś czas no, popełnicie jakiś błąd i to jest normalne, ale pamiętajcie, że w tym urzędzie również są ludzie i mówię, ja przynajmniej na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że nigdy mi się tak naprawdę nic złego nie stało, bo nawet jeśli popełniłem jakiś błąd, później go poprawiłem, nie zapłaciłem dodatkowo ani złotówki jakiejś kary. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jeśli zaczynacie prowadzić działalność gospodarczą, to nie musicie wiedzieć, nawet na pewno nie będziecie wiedzieć, jakie stawki VAT, na jakie usługi. Jeśli nie jesteście pewni, można po prostu sprawdzić to w internecie. Jeśli w internecie tego nie ma, można zapytać Urzędu Skarbowego, jaki należy naliczyć podatek VAT. Jest naprawdę bardzo dużo przepisów, są różne wyłączenia, są różne te pułapy i no, trzeba zwracać na to uwagę, bo rzeczywiście można się pomylić albo no, możecie sobie nie zdawać sprawy. Ja pamiętam ze swojego doświadczenia, wystawiałem fakturę na nie wspólnotę mieszkaniową, spółdzielnię mieszkaniową. No i uznałem, że na spółdzielnię mieszkaniową, no to potraktowałem ich jak firma, wystawiłem im fakturę 23% VAT, a później się okazało, że spółdzielnie mieszkaniowe mają możliwość, mogę im wystawić obniżony podatek VAT, czyli 8%. Oczywiście to skorygowałem i było po temacie, ale mówię, czasem jest tak, że ja czegoś nawet nie wiem, ale jak się nie dowiem, po prostu w późniejszym terminie to skoryguję, albo się dowiem, to wtedy po prostu dobrze to zrobię. Najczęściej jednakowoż pamiętajcie, że wykonujecie albo dla przedsiębiorcy usługi, albo dla osób prywatnych, więc tutaj nie ma żadnego problemu. A czy są jeszcze jakieś dodatkowe zalety w związku z tym, że jesteście podatnikami VAT? Otóż tak, jeśli się zgłosicie do podatku VAT, możecie pójść do Urzędu Skarbowego i poprosić o nadanie tak zwanego numeru NIP europejskiego. Inaczej się to nazywa VAT europejski. Nic to nie kosztuje. Trzeba chyba tylko i wyłącznie wypełnić jeden dokument, jedna kartka papieru i tyle. Trwa to tydzień czasu, dwa tygodnie, zanim oni to przemielą w urzędzie i nadają Wam europejski numer NIP. I co Wam to daje? Pamiętajcie, że żyjemy w Unii Europejskiej i handel wewnątrz wspólnotowy, czyli jeśli ja handluję na przykład z Niemcami, ogólnie z każdym krajem w Unii Europejskiej, tutaj stawka VAT jest 0%. No i co z tego? I co mi to daje? Otóż zastanówcie się, jeśli na przykład ja kupuję coś z zagranicy, to kupuje w cenie netto. Nie jest doliczany podatek VAT. No ale dobra, no ale w sumie no to kto chciałby kupować, nie wiem, klej do drewna gdzieś tam, nie wiem, w Austrii, prawda? No bez sensu, skoro mogę kupić klej w Polsce. No to na co mi ten podatek, na co mi ten VAT europejski? Nie zawsze kupujecie klej. Czasem jest tak, że na przykład kupujecie piłę formatową. I teraz prosta sprawa. Jeśli kupicie w Polsce piłę formatową na fakturę, będziecie mieć kwotę netto plus VAT i dana Wam to kwotę brutto. Jeśli tą samą maszynę kupicie bezpośrednio z Austrii albo z jakiegoś innego kraju, płacicie tylko i wyłącznie kwotę netto. Czyli automatycznie jesteście do przodu. Znowu te 23, prawie ćwierć kwoty macie rabatu na maszynę, nie musicie tego płacić. Oczywiście, jeśli jesteście przedsiębiorcą i jesteście na VAT-cie, wiąże się to z tym, że skoro nie ma tego podatku VAT, to później nie wliczacie tej faktury w koszta i już nie macie z czego odliczyć tego podatku VAT, bo po prostu jego nie zapłaciliście.
Ale jednakowoż w większości przypadków się to po prostu opłaca, bo miesiąc w miesiąc płacicie mniejsze raty, bądź raty leasingowe, w zależności na co weźmiecie. Bo to jest następna ciekawa sprawa, że trzeba to znowu zweryfikować, ale z tego co wiem, banki bez problemu udzielają leasingi na maszyny, które są sprowadzane z zagranicy, te, które przekroczyły granice, czyli wewnątrzwspólnotowe. Czyli możecie kupić w leasing maszynę, która jest sprowadzana z innego kraju, czyli będziecie mieć leasing na maszynę w kwocie netto. Opłaca się? No zdecydowanie się opłaca, bo nagle się okazuje, że ta maszyna jest dużo, dużo tańsza. I to znowu nie są jakieś szemrane interesy, to jest po prostu prawo. Pamiętajcie, że ignorante iuris nocet, nieznajomość prawa szkodzi. I odnosząc się w tym momencie już do całego podatku VAT, nie musicie od razu być tymi podatnikami VAT, ale wypadałoby, żebyście w ogóle wiedzieli, czym ten podatek VAT jest, bo codziennie go płacicie, kupując bułki, kupując sok, płacicie podatek VAT, a tak naprawdę nikt się nie zastanawia, co to jest ten podatek VAT i jak można go wykorzystać. Tak jak powiedziałem, nie jest powiedziane, że wy koniecznie musicie się zgłaszać do tego podatku, ale miejcie świadomość, jak on działa. I jeśli uznacie, że w waszym wypadku, w zależności co prowadzicie, jaką działalność, jeśli on się wam po prostu będzie opłacał, to do niego przystąpcie. Jeśli na przykład przede wszystkim wykonujecie usługi dla firm, to przystąpcie do tego podatku. To się po prostu wam będzie opłacało i może się okazać, że na koniec roku dzięki zwrotu z podatku VAT będziecie mogli odzyskać naprawdę dużo, dużo kasy. Oczywiście każda firma działa inaczej, każdy ma innych kontrahentów. Trzeba to przeliczyć na każdy indywidualny sposób, na każdy indywidualny przykład. Ale na pewno podatku VAT nie należy się bać, bo tak jak mówię, jako przedsiębiorca przystępujący do podatku VAT nie płacisz, tylko go przekazujesz, a niejednokrotnie możesz odzyskać część tego podatku VAT, więc będzie to po prostu twój zysk. Mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłem temat podatku VAT. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, śmiało zadawajcie w komentarzach. Mam nadzieję, że wyczerpałem już temat związany z podatkami, ale jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, ja będę potrafił odpowiedzieć, to chętnie wam oczywiście odpowiem. I cóż, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już niebawem, bo widzimy się w piątek. I cóż, trzymajcie się. Cześć!